Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Ratchet i Clank Prototype. Prototyp Ratchet i Clanka, który jest dosyć ciekawy, tak wam powiem, więc od razu góra, dół, żebym nie zapomniał. I wygląda to jakby demo co najmniej. Tutaj jakieś wideo do oglądania, tutaj granie w grę. I nie będę tu przechodził wszystkiego, bo praktycznie to jest cała gra. No dobra, stało się, no, fajnie. Ale wrócimy na planetę startową, czyli na Novalis. I tak wam powiem, w tej grze nie, w tym prototypie nie ma Veldin. Aha, no jak widzicie, loading nie jest dokończony. Też taka ciekawostka, ten statek dostajemy na samym początku od tego gościa, co nam daje statek, od razu dostajemy ten. A jak pamiętacie, ten dostajemy po bodajże walce z Quarkiem? Chyba tak. I jeszcze też taka śmieszna rzecz, chciałem wymusić na tej grze 480p, ale z jakiegoś powodu crashowała mi, więc więc macie 480 i za co przepraszam. Ale dobra, nie jestem tu po to, żeby coś, tylko wam chcę przedstawić tą betę. No niby nic specjalnego, no w sumie nic się tu nie różni tak za bardzo. Są wszystkie bronie, nawet jest Rhino. Są wszystkie gadżety. Jest Quick Select, są wszystkie przedmioty. Jest pomoc, no poza tym, że tu są, czy tam były jakieś, a i że to się nie odświeża. Zaraz tak lecę. W razie nie ma na to. No w opcji nie ma opcji wideo z jakiegoś powodu. Ale jestem tu z innego powodu. Chciałem wam przedstawić, co w tej becie jest najśmieszniejszego. No poza tym, że mam wszystkie 8 nanotechów. Oj, przepraszam. Jest może jakiś pobliż nanotech? Chciałbym tu coś pokazać śmiesznego. No musi być tu jakiś pobliżu. O jest. Żeby nie dostać. Kaptenet. Dobra, ale gdzieś to musi być na tam jeszcze. A nie uwierzę po prostu, że tu nie ma już żadnego nanotechu. Nanotecha. To powinien być chyba jeszcze. O, tu jest. Patrzcie. No pełny niby mam nanotech. A patrzcie, 8 kulek mam. 8 kulek mam. I 4 jeszcze do wypełnienia są. O, to się stanęło. Czy mogłem tu przyjść? Ale dobra. Gra się zapisuje. I to jest trochę jak Ratchet & Clank, ten nowy, że nie ma możliwości wielu zapisów, jak w pełnej wersji Ratchet & Clank 1. Mamy tu tylko jeden zapis i tyle. Co najśmieszniejsze, nie możemy ukończyć tej gry nawet, bo nie ma, jak mówiłem, Veldin. Ani jako planety początkowej, ani planety końcowej. Najprawdopodobniej pewnie brakuje plików. Ale tak, co bym najbardziej wam chciałem pokazać, to menu debugowe. Więc góra, dół, góra, dół, lewo, prawo, kwadrat. Ups. Góra, dół, lewo, prawo, kwadrat. O. A jakbyście nie wiedzieli, to jest Konamikon praktycznie. Tak. Konamikon. I jak aktywujemy to debug mod? No po pierwsze, no możemy zrobić tak. Już mamy technicznie rzecz biorąc debug mod. Że mamy naszą, że koordynaty mamy raczej. To chociaż nie wiem, czy to jest akurat przez ten cheat aktywowane. Ale taka też ciekawostka, że to włączamy za pomocą wciskania L1 i L2. Ale aktywujemy to przyciskiem R3. I tu cała magia się, nie wiem, rozpoczyna.
Zacznijmy od tego, że mogę przyłączyć mod telewizora na PAL. To coś da? A nie, chyba teraz to będzie w 50 Hz, więc wolę lepiej to tak pozostawić. Chyba teraz spieprzyłem jakość nagrania kompletnie, ale dobra. Zacznijmy może od Ammo, będzie najłatwiej. Ammo to jest akurat tutaj w miarę łatwe do zrozumienia. Możemy sobie dawać za darmo amunicję. Co jest najśmieszniejsze, nie możemy w żaden sposób tego przyspieszyć procesu, musimy cały czas klikać. To jest trochę męczące, jeśli mam być szczery. Na przykład Pyrocytor ma 200 amunicji. Tesla Cloud to nie wiem. No patrzcie na jego skrót. No i możemy też sobie dodawać śrubki. I są tu jeszcze oczywiście trzy bronie, które nie mają amunicji, więc nie możemy nic dodawać. Ale dobra. Z tym się nie bawiłem, wiem tylko, że to jest ta mgła. Ale pobawmy się teraz. Czy coś się zmieniło? Near distance. No nic się nie dzieje, a tu? What the hell? What? What the hell? Bo no tak mi tak właściwie to teraz to jest kula świecąca jakaś, dobra. Trzeba to użyć, ja mogę na minusie? Nie. A jak zrobię po prostu tak? To wtedy się chyba tylko ta niebieskość mnie. Ale no na noc jakoś na przykład działa normalnie. To par distance? Co to jest? Pobawmy się z tym. Pardis, a może teraz coś? Nope. O, i mam tu też kolor RGB. Patrzcie teraz, co się stało. Wszystko stanie się czerwone, ale... Ej, to jest kolor mgły. Lel. Teraz przynajmniej mam... Jakieś... Ej, a zróbmy... Ciekawe, co się stanie, jak dam wszystkie na 250. Okej, stanie się biała, a zróbmy taką krwisto-czerwoną, taką hiperrealistyczną krew. Ej, w sumie to nawet klimatycznie wygląda. I creepypasta z Ratchetem teraz powstanie, oh my god. Cóż miał uczynił? O! Perfekt. Zrobiłem ją jeszcze bliżej. A to jest chyba, że jest przejrzysta bardziej, nie? Damy to na zero. Ups. Skraszowałem grę. A wrócimy za chwilę. No i jesteśmy z powrotem. A więc do zapamiętania. Nie bawić się mgłą. Dół, góra, dół, góra. Dobra, więc wpiszmy jeszcze raz ten cheat. Góra, dół, góra, dół, lewo, prawo, kwadrat. Dobra. Tym się nie bawimy. Battlecam, co to jest? Aktuator. Nie wiem, co jest to Battlecam, ale aktuator mogę się domyśleć, co to jest. Weźmy się do Devastatora. No. Więc to jest dokładnie. A teraz włączmy to. Nie, zaraz. Teraz. Nie? A Battlecam. Tak, Battlecam aktuator. Dobra, nie wiem, co to jest aktuator, ale Battlecam ewidentnie to jest ten wskaźnik nasz.
Więc prawdopodobnie Battlecam jest używany do cutscenek. Znaczy, prawdopodobnie wyłączany jest w cutscenek. Może tak powiem. Będzie lepiej. A add sample, więc to jest dość nie bawić. Więc tu mamy w sumie nie wiem co. Kamery. To co robi? Mamy chyba. Co? Nie. Możemy włączyć tekst. Nie wiem po co to jest. Prawdopodobnie to jest do cutscenek. Ale też nie. Bez feels. Co to jest? Też nic. Nie, niektóre rzeczy nie wiem co. Co robią? Mobile call, hero call. Darkę. Nie wiem co jest. Też. Ale dobra. Przejdźmy trochę dalej. Najlepiej to sobie wybiorę. I też taka ciekawostka. Po aktywowaniu tego cheatu możemy sobie odjąć bronię. Patrzcie. Przyciskiem L3. Właśnie zrobiłem coś niemożliwego. Ratchet teraz nie ma technicznie w ekwipunku nie mamy żadnej broni, ale w, no, quick selectie zostały. Więc dodam sobie nasze. W sumie dodam sobie tylko Dino. Bo tylko to mi jest potrzebne właściwie. Rhino Forever. Rhino Best Waifu. Ciekaw jestem, czy mogę na ten most wejść. I tak właśnie odblokowałem helipak w tej części gry. Zobaczymy. Chciałem zobaczyć, czy mogę wejść na ten most od tyłu. Jeżeli to zrobię, to czy będzie też zniszczony. Naprawdę chciałbym to sprawdzić. Wow, to nie jest solidne. Ale skoro już tu jesteśmy, to mogę wam od razu pokazać kontrol. Więc weźmy sobie kamera plus charakter. Więc no, niby zatrzymałem czas, co nie? Nie. Po prostu wszedłem tak jakby w tryb debugowy. Wyłączmy. Tara! Jestem magicznie na lądzie. To trochę działa jak w Soniku, bym powiedział. Dobra. Więc pobawmy się trochę z tymi innymi kontrolami. Więc kamera. Mogę sobie kamerą łazić. Gdzie mi się żywnie podoba. Więc mogę sobie na przykład wejść tu. Zobaczyć co jest pod mapą. O, tu jest jakiś budynek. Kompletnie znikąd. Pójdźmy na niego. Tego budynku chyba nie powinno się widzieć, nie? Tak, o. Nie. Jest tu. Czym tu jest ten budynek? Czy ty miałeś być jakimś budynkiem w tle? A może ty jesteś czymś usuniętym? Biorąc pod uwagę, że masz coś w środku. Interesting. Nie powiem, że nie. A możemy coś wiedzieć tutaj out of bounds. Możemy wchodzić tu. I sterujemy strzałkami, nie mogę sterować niczym analogiem. W górę i w dół chodzę R1 i L1. Mogę też chodzić na boki przez L2 i R2. I przez wciśnięcie L2 i R2 naraz mogę sobie obracać kamerę. Jestem ciekaw, czy jak powrócę do normalnego, to czy raczej nie, po prostu ja wracam do reszta. Okej. Mogę też sterować, jak widzieliście przed chwilą, kamerą i ratchetem. I mogę ratcheta tak przenosić. Mogę go na przykład tak zrobić wysoko. I on sobie spada. A volume. Nie wiem w sumie co to jest, nie rozgryzłem tego. Dobra. Dalej, profile, bar, surrender. To pokazuje nam, co się zużywa w PS2.
Nie powiem wam dokładnie, jak to dokładnie działa. Był w sumie pewien materiał na temat tego na YouTubie, może go podlinkuję, jak go znajdę. W każdym razie nie wiem, co to jest. Nie pamiętam. Ale mamy też OCCL. Też nie wiem, co to jest. Freeze. Conclusion? Może... przeciwnicy się teraz zatrzymają? W sumie zabiłem to wszystkich, więc... nie wiem, czy coś się tu jeszcze pojawi, czy co? W sensie coś są. Ale ich nie ma, bo to ich nie ma. Ale no dobra, pozostaję na aktyw. Bookmark. Też nie wiem, co to jest. Ale Invincibility. Też nie wiem, czy to jest na pewno Invincibility, bo patrzcie. Zabierają mi damage, więc to nie może być nietykalność. I Draft Distance. Mogę mieć Near, że prawie nic się nie renderuje. Albo bardzo mało. I Normal, a nie mogę mieć czegoś takiego jak Farm. Call. Hot SPT to jest to, co teraz mamy. Kamera. W ogóle ratchetem można sterować strzałkami, nie wiedziałem o tym. Dźwięk to też nie wiem, ale... TV Moto raczej powinno być wiadome, to jest przełączanie między NTSC a PAL, czyli między 60 Hz a 50. I teraz najlepsza rzecz. Screen, czyli ekran. Pewnie byście się domyślali, że to pewnie przełączenie między widescreenem a 4x3. Ale chyba mi się wydaje, że jestem teraz w widescreenie. To automatycznie się ustawia na widescreen. Więc zobaczcie teraz, co się stanie, jak tylko wcisnę small. Tada! I mamy coś takiego. I don't know what the hell is going on here. Ale to, co tutaj widzicie, to się nazywa calling. A wiecie, co jest najlepsze? Że calling nie jest w ratchecie i clanku w ogóle. I to jest taka... to jest taki, jakby wam powiedzieć, mechanika gry, który się używał na przykład w grach na Nintendo 64, że nie wszystko było renderowane, tylko to, co widzi gracz. No, zdecydowanie coś się popsuło. A chciałbym jeszcze zobaczyć, czy... dał Near Draft Distance? Nie, znalazł się render. Śmieszne. Ale dobra, wyłączmy to. Scena. Tu nie jestem pewien, co to. Ale wygląda, jakby to miało być do pokazywania czegoś. I segment. Też nie wiem, co jest. Dużo niewiadomych tu jest. No i tu jest do koloru. Koloru. Do kamery, więc możemy włączyć ratcheta. Że no nie możemy sterować. Teraz możemy. Mobys to... czy to przypadkiem nie jest, że kolizję ma jakaś kamera? Nie. Nie wiem, co robi mobys. Parts. Nie mam pojęcia, co to jest. I kamera możemy wyłączyć i sobie iść. Iść w cholerę. O, pozbierać. Idę sobie w świat. W sumie takie fajne maszyny można by zrobić. Gdzieś zostawić kamerę. I może że to... czekajcie. W sumie... a step... step, że wszystko wpisuje. Ale czekajcie, no... o. O. Jest kamera off, ale wszystko włączone. Dzień dobry państwu, ja nazywam się Ratchet i jesteśmy obecnie na Novalis. Transmitujemy tutaj na żywo z środka bitwy i jest fajnie. I zabiję tu wszystkich.
No. Macie lajkować filmy. O, ej, nie mogę przejść przez kamerę, lel. Nie mogę przejść przez kamerę. Chciałbym, żebyście dali lajka pod tym filmem. Bo chcę, żeby był like. Zasubskrybowali kanał i udostępnili. Ale clickbait po prostu, ale clickbait. No po prostu żul proszący o łapki, no kurde. Chciałbym, trzeba zaraz wam potraktuję moim rajno. A więc dajcie łapki w górę. A ja się zamykam, koniec transmisji, dziękuję, papa, idę sobie. Dzisiaj wyłącz to! Jem. Jaki rozgłos jest. Ale dobra, no to była taka mała demonstracja. Ale tak, no praktycznie no, nie mam co wam powiedzieć. A nie, jeszcze mogę wam coś powiedzieć. Pokazać na temat tej bety. Otóż, gdy wpiszemy ten cheat na debug mod, to wszystko, absolutnie, dosłownie wszystko się odblokowuje. Czyli mamy dostęp do wszystkich planet. Ale mówię, Veldin nie działa, nie wiem, czy jakaś planeta jeszcze nie działa. Spróbuję na jakąś jeszcze polecieć, więc... A wezmę sobie... Pokita. Destroy the Blark. Nie wiem, dlaczego to jest zahaczykowane, ale no dobra, no niech będzie. Ten loading mnie dobija po prostu. Jak bardzo on jest nieskończony. Więc wszystko jakby się... No, jest normalne. O ile wiem dobrze, to na planetach nie ma żadnej różnicy. Hey, you two are the first friendly faces I've seen in weeks. You are friendly, aren't you? To you, yes. To him, no. Well, friend, have I got a deal for you? A na serio, nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o planety. A poza faktem, że no nie możecie zagrać na Veldin. A szkoda, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda sprawa z finałowym bossem. However, I just no, trochę tutaj castingi są zepsute. No to może być jedna rzecz. I szkoda, że nie da się pominąć nic. Nie pamiętam, czy w finałowej wersji dało się pominąć te castingi. Alright. But you better not try to stiff us. No cóż, czy on mnie followuje? On mnie followuje? Ej, on w tą finalnej wersji followował? Czy po prostu miał określoną drogę? Nie sądzę, żeby on podążał. Ej, w sumie coś sprawdzę. Pójdziesz za mną aż tak daleko? Halo. Chodź na tu. Nie, on nie pójdzie. Zakładam, że do wody też nie wskoczę. Ale dobra, coś tu chciałem zrobić. A pójdziesz ze mną tu? Co ja tu chciałem zrobić? Ej, jak to przenazwać? Chciałbym zobaczyć... A, i swoją drogą mam już tą maskę. O, nie mogę przez to przejść. No zobaczmy coś. No tak. Pyk. Co się stanie? Jeśli przejdę przez to. Zmutany będę. O. Pyk. Muszę chyba wrócić tam, gdzie jeszcze była kolizja wody. Pyk. Dobra, w sumie zobaczę.
Nie wypływam teraz. Czy w pewnym momencie mnie po prostu wywali kompletnie? Albo skraszuje grę. W sumie nie wiem, na co bardziej liczę. O, to jest solidne. Dlaczego jest to solidne? Ciebie trzeba będzie zbadać, wyspa. Ale ja lecę tam. Płynę w sumie. A czy to jest solidne? Oj, ej, to też jest solidne. Co? To nie jest solidne. No fajnie by było, jakby to było jak w Ratchet & Clank'u tym nowym. Że mógłbym sobie wypłynąć kompletnie z tyłka. O-o! Dobra. Tutaj. Bo chcę sprawdzić te wyspy, bo one jak widzicie miały kolizję. Więc... może... mają kolizję! Tylko żeby się z nich zsuwać, taką mają kolizję. O-o. To nie jest zbyt dobre. Tu? Nie, no ta sama kolizja. O-o. Ratchet? Tak, tu jest. Chciałem jeszcze coś sprawdzić. Gdzie są? Tutaj. Chciałem sprawdzić, czy te statki też mają jakąś kolizję. Muszą mieć. A więc tu trochę wyżej cię mam. A, tu jesteś. Okej. Normal. Wow. Rozwaliłem. Dlaczego ja mam bomb glow? A no tak, bo bomb glow przecież jest domyślny. Hey, wait, what? Teleporter. Gdzie są gruba? Tam jest. Ale tak, to chyba by było na tyle, nie było aż tak dużo, ale przynajmniej były debugowe rzeczy. Więc no cóż, no dzięki wam za oglądanie. Ej, gościu. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, papa. No i oczywiście w niedzielę najprawdopodobniej pojawi się ostatni już materiał z prototypów i będzie to Ratchet trójeczka. Pa, pa!